Siemoneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja reanimacja, czyli zmiana tulejek przedniej osi i swożnia. Dojechało to do mnie z Zenoxa dobre 3 miesiące temu, ale nie było kiedy się za to zabrać. Jeszcze muszę klucz wziąć, kurde, brakuje rąk. No, sprawa powinna być prosta, bo już to wymieniłem w tym dużym. W tym dużym to wymieniłem, nie wiem. Patrzyłem, że to robiłem jeszcze pod starą wiatą. Także to było na pewno 2 lata temu, a może i lepiej. Ale jest to dosyć proste. Samemu da się ogarnąć w zupełności. Tutaj tulejki z granitu, a swożeń John Deere. Made in Germany. Dobra, plan jest taki. Lewarek jest tutaj. Straciła się rączka z lewarka. No i to jest dziwne, bo nie wiem, jaka ona może być. O, patrzcie, idealnie. Jeszcze tutaj deseczka się jakoś podłoży i będzie klasa. Muszę jeszcze sobie dodatkowe światło przynieść. Mam tam taką lampę przygotowaną. No to ta lampa wezmę. Tutaj podłożymy pod ten kątownik. Myślę, że to nie wyjedzie. Choć można się dodatkowo zabezpieczyć tutaj jeszcze jakimś klockiem, żeby to nam nie spadło, bo jak spadnie, to będzie kaplica. Nie pamiętam, czy tutaj demontowałem to tutaj ten kartan, ale możliwe, że tak. Zdemontujemy z tego. I da się przyszykować, przygotuję wszystko, jakieś tutaj legowisko zrobimy i będziemy działać, naprawiać. Dobra, sprawdzamy pasowanie teraz nowego swożnia i nowych tulejek. Kajdowych, ta druga tulejka. Kurwa, tu jest. Obejrzymy. Myślałem, że to będzie pasowniejsze, a to jest taki kurde już z luzem. Swożeń jest oryginał John Deere. Tulejki nie są oryginał. Tylko granit. No i trochę luzu tu jest. Zmierzmy to nosówmiarką. Tu jest elektroniczna. To jest tak 51,7. Tu jest 51,37. W ogóle dziwnie. Nierówna miara. Może suwmiarka przekłamuje. Nie no, faktycznie 51,37. No ale to nie wiem, dziwnie. Dziwnie, jako tokarz mogę powiedzieć, że to jest dziwnie. 51,37. Tutaj mamy ile? Oj, chuja widać. Pięćdziesiąt jeden trzydzieści sześć. Czyli tak jest. A tulejka? Tulejka zmierza? 52,3. Czyli swożeń do wymiany. Ten na pewno. Tamten też na pewno. Dobra, musimy to cofnąć jeszcze. Ciut cofnąć. No i teraz musimy to wyciągać, obydwa swożnie. Można by było jeszcze się zadźwignąć, żeby było więcej miejsca. Najlepiej tuzem, ale nie kombinujmy, bo jeszcze to spadnie. Dobra, ja to sobie zabezpieczę, poddźwignemy i będziemy wyciągać. Marta przyszła pomóc. Zobaczcie, jak ją pazury długi. Mechanika. Trzeba zaszlifować ten koniec, bo nie odkręcisz. Bo jest sklepane. To nie będę do końca dojeżdżać. Czekaj, bo to nie trzeba do końca odkręcić i tak. Daj. Masakra, tam tego będzie jeszcze gorzej wyciągnąć.
teraz. Jedź dalej. Ogólnie trzeba było się posiłkować młotem i tą szpilką, no bo inaczej tego nie idzie wyciągnąć. Ostatnio mi szło samą szpilką, a teraz trzeba było jeszcze młotkiem nawalać, bo nie chciało ruszyć w ogóle. Blacha tak o 10, ale wygięło jak chciało. Kumpel dzwoni. Chodź na krosa. Duży luz, no ale tu też jest luz. Trzeba by sprawdzić ten luz po wymianie tego środka. Może ona się ciut zaciska, może tak być. I wtedy jest idealnie. No ale dobra, tutaj jest ok. Tutaj jest nie ok. Chyba jutro se utocza taką tulejka właśnie do wybijania z takim schodkiem, żeby tu wlazła do środka, ale też oparła się o tym. O ten koniec, o ten rant cały. Wtedy napierdalać młotkiem. Młotkiem albo w ogóle tak samo śrubą wyciągać, bo też czemu tak mogę. 52. Czyli materiał by musiał być 55, 56 by mógł być. No 55. Podejrzewam, że to jest na ściśnięcie się te pół milimetra. Wezmę sobie ta jedna tulejka do roboty i zrobimy taki coś. No a teraz jeszcze trzeba tamtego wybić. Dobra. Kolejna część filmu. Tulejki z Zenoxa. Jedna już jest założona. Teraz zostało założyć drugą. Wezmę to tak, przez ten stworzeń najprościej, przez ten stary stworzeń. O, tak, tak. Przez ten zużyty, dobra, to będzie przeszkadzać. Dajemy na bok. Tak. Aha, teraz jest ważne, żeby do kalamitki się dobrze ustawić. To może jakby z tamtej strony to robił. Czekaj. Zrobimy tak. Tak. Pięknie. Styknie. Tak. Tak. Bo tego już chyba nie styknie. No. No dobra. Tak. Ciut przekręcić jeszcze. Wybić. Wybić tu. Uja. Tak nie wybijemy. Tak. Tak. Troszkę smaru i to wszystko idzie dużo lepiej zaraz. Być szybko wymiana tulejek tylko, no ale zrobiło się trochę bardziej grubo, bo trzeba było jeszcze wymienić krzyżaki. Już jest wymienione. No teraz mi zostało poskładać to. No i będzie śmigać, no ale też dużo rozbierania, żeby wymienić krzyżaki. No i jeszcze są tutaj gałki, czyli te przeguby osiowe. I też można już wszystko składać, także wszystko już jest kompletne. No i co? Części z Zenoxa zamawiam, na drugi dzień u mnie. Taki coś to idzie robić, bo po południu sobie zamawiam w robocie, a rano przyjeżdżam, paczki już są praktycznie, że tak. Dobra, tyle składam. No i podsumowując cały ten remont przedniej osi, no to do wymiany miały być tylko tulejki i stworzeń. Zamówiłem jeden stworzeń, dwie tulejki. Po wyjęciu okazało się, że drugi stworzeń też jest słaby, no to jeden stworzeń był napawany. No i tak jakby są dwa nowe.
Tulejki później też zamówiłem jeszcze oryginały John Deere, bo te wydawały mi się, że są ciut za luźne. No jak już było wszystko poskładane, no to jeszcze zauważyłeś, że jest luz na krzyżakach w lewej zwrotnicy. Zwolnicy, zwrotnicy, chyba zwrotnicy. Luz na krzyżakach, zamówiłem te krzyżaki i jeszcze później zauważyłem, że jest luz na tych przegubach, przegub osiowy to się dokładnie nazywało. Nie na tych, co są przykręcone do zwrotnicy, tylko na tych, co wychodzą z siłownika. No i jeszcze dwie te rzeczy. No ale tak to wszystko udało się samemu wymienić. Nic skomplikowanego, jedynie trudne były te krzyżaki wyciągnąć, bo to trzeba zdemontować całe. I co było trudnego jeszcze? Ciężko było wyjąć te stworznie. W tamtym John Deere starym było to dużo łatwiejsze. Nie wiem, z czego to wynikało, i strasznie ciasno siedziały, że musiał ich podgrzewać. A przy wkładaniu wcześniej były cały dzień w zamrażarce. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.